toczy się wojna. Wojna nie tylko o młodzież. Wojna o każdego człowieka, moi drodzy. Jest wojna, jest walka. Ale o co? O co toczy się walka? Walka, żeby młodzież, abyście wy chodzili do kościoła, żebyście w niedzielę uczestniczyli w Eucharystii? Nie, to nie jest ta walka o to. To o co? Aby młodzież uczęszczała na lekcje religii, żeby w ogóle religia była w szkole? To też nie o to chodzi. To nie jest ta walka. Między innymi tak. Żebyście się spowiadali, abyście w przyszłości wzięli ślub kościelny, albo poszli do seminarium, albo do zakonu. O to się walczy? Po to tutaj jesteśmy? Nie, to nie jest sens tej walki. To nie o to walczymy. To jak nie wiadomo o co, to na pewno o pieniądze się walczy, nie? Bo jeśli wszyscy wy kiedyś będziecie dobrze zarabiać i będziecie chodzić do kościoła i pan kościelny przejdzie stacą, to się kupi nowe auto. To będzie się żyło. O to się walczy, o pieniądze się walczy. Chyba Jezus nie przyszedł z nieba, żeby Kościół był bogaty, żeby się lepiej żyło. Jezus oddał życie za coś innego. On dał nam Kościół, czyli łódź, czyli statek. Bo On wie, że ten potop grzechu, on nadchodzi na ziemię. On już tak naprawdę jest obecny na świecie. Świat jest bardzo zniszczony i dał nam taką łódkę, taką niepozorną łódkę, taką lichą nawet łódkę, po ludzku, po światowemu spojrzeć. Ona jest licha. Jeszcze w Polsce ona jest jakoś tam, jakoś się ostoi jeszcze, ale na zachodzie nie, to jest taka łódeczka niepozorna. To nie Titanic, który się marnie skończył. To nie o to chodzi. Dał nam łódź Piotrową, żebyśmy nie zginęli. I o to jest walka, droga młodzieży. O życie. To, czy będziecie chodzić do kościoła, czy będziecie się spowiadać, to jest bardzo ważne, bo to daje nam życie. Ale walka nie chodzi, nie idzie za tym, żebyście tylko chodzili do kościoła. Bo były dzienniczki, prawda, w czasie przygotowania do bierzmowania. I żeśmy was zmuszali do tego, żebyście chodzili do kościoła. I ktoś nie był. Sam tak robiłem. Czemu nie byłeś? Czemu nie byłaś? Da się zmusić, ale nie o to chodzi. Bierzmowanie się skończyło, dzienniczek się wyrzuciło. I czy się do kościoła chodzi, czy nie, to już wasza indywidualna sprawa. Więc nie chodziło o to, żebyście chodzili do kościoła, tylko żebyście uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Uwierzyli, bo oto jest tak naprawdę cała ta walka o życie albo o śmierć. Bo idzie przed nami, idzie spotkanie z Jezusem Chrystusem i ono już jest. Ja nie wiem, ile mam życzyć lat. Ile kto was chce, to niech przeżyje na tym świecie. Niech to będzie 100, 110, 90. Nie wiem, ile mam życzyć tych lat. Ale ja wam życzę wiary, bo ona jest najważniejsza, bo o to się rozchodzi tak naprawdę, o życie albo o śmierć. I to, że rodzice albo my, kapłani, katecheci, mówimy o tym, że na Eucharystii jest rozdawane życie, że powinniśmy chodzić do kościoła, czasami nawet używamy takiego słowa musimy. My nic nie musimy, ale musimy. Tak używamy tego słowa.
chodzić do kościoła, to nie po to, żebyśmy byli w tym kościele, tylko obecni ciałem. To jest bez sensu. Tu można płacić za pobyt w kościele i będą tłumy. Nie chodzi o to, chodzi o miłość, chodzi o wiarę. Dlatego bardzo, bardzo bym pragnął, abyście sami sobie uświadomili tą ważną rzecz, że tu chodzi o wasze życie. Tu chodzi o życie, tu jest walka o życie albo o śmierć. Bo żeśmy mówili, że w chwili śmierci spotkamy się z Jezusem, któremu będziemy dawać relacje z naszego życia. Jeśli w naszym życiu On był obecny, jeśli w naszym życiu oddawaliśmy Mu swój czas, to On nam odda wieczności. Jeśli w naszym życiu On w ogóle był obecny, była wiara w Niego, to naprawdę On nas nie zostawi. On nie jest takim Bogiem. Jeśli ja wierzę w Jezusa Chrystusa, to jest najlepsze, co może nas spotkać. Najlepsza inwestycja naszego życia, która się nigdy nie skończy. Nigdy. Dlatego warto inwestować po pierwsze w Jezusa Chrystusa, z Nim w relację, bo ona się ma nigdy nie skończyć. Wszystko inne jest ważne, ale ma swoje miejsce. Na pewno nie pierwsze. Bo pierwsze to jest relacja z Jezusem Chrystusem, która się ma nigdy nie kończyć. Wasi rówieśnicy też umierają. Uczestnicy PDM-u już są żegnani przez nas w niektórych miejscach w Polsce. Nie chcę straszyć. Nie chcę straszyć, tylko chcę mówić o obietnicy Jezusa, że śmierć to nie ma być koniec. To ma być początek pięknego życia, nie zbrukanego na tym świecie, tylko pięknego, w pełni w Jezusie. Ja nie wiem, jak niebo będzie wyglądać, ale już tam chcę być. Ja mam pecha i będę długo żył pewnie, ale chciałbym umrzeć już dzisiaj. No jeszcze może spowiedź by mi się przydała taka. Jeszcze jedna. Ale już później to bym chciał umrzeć. Ale mam pecha, zobaczycie. Ale chodzi o to, żebym ja wybrał w swoim życiu Jezusa. A reszta jest bardzo ważna, ale oparta na Jezusie, owszem. Bo jeśli ja wybiorę Jezusa, jeśli ja Mu powiem, ja chcę Cię pokochać, ja chcę Cię pokochać. Chodzi też o szczerość. Bo ja Cię kocham, to możemy mówić. Ale ja chcę Cię pokochać. To za tym pójdą również moje starania się o tą miłość, tak? To będzie Kościół niedzielny. To będę przychodził do Niego często. To będę z Nim się spotykał w czasie adoracji, w czasie czytania Pisma Świętego. To wszystko przyjdzie. Tak samo Jego przykazania, one będą dla mnie bardziej zrozumiałe w świetle miłości. Że On mi daje przykazania, jakby one były instrukcją obsługi mnie. Bo On z miłości chce dla mnie tylko dobra. Dlatego 10 przykazań Bożych. To nie jest niewola, tylko wolność. Ja się naprawdę czuję wolny, kiedy żyję bez grzechu. Wystarczy upaść i nie jestem wolny. Jestem niewolnikiem tego grzechu. On mi daje życie. On mi daje radość. Dlatego tak ważne jest, abyście sami zrozumieli. Bo my możemy stawać na głowie. Możemy. Ale jeśli wy sami nie zrozumiecie, o co tak naprawdę chodzi, że chodzi o wiarę, o życie wieczne, że ta walka jest ostateczna, albo powiem, jestem Jezusowy i mam przez to życie wieczne, albo mówię Jezusowi, nie, ja w Ciebie nie chcę wierzyć, Ciebie nie ma i później mam wieczność, ale w tej śmierci, w tym piekle, gdzie nie spotkam wieczności Jezusa Chrystusa, wieczności. My, ludzie, jesteśmy bardzo ograniczeni i cały czas żyjemy w czasie, nie? Wszystko się skończy. Szkoła się skończy, muszę tylko przetrwać do 8 klasy, później 4 lata liceum, czy tam technikum, później byle bym zdał studia, tak jak my jako klerycy, byle już te święcenia, a później byle, nie wiem, przełożonym. A później
a może generałem, a później rezydencem. O, to by mi pasowała funkcja najbardziej. Nieważne. Byle czas, byle się coś skończyło, a wieczność jest trwała. Walka toczy się o wieczność. Nie chodzi o to, czy w niedzielę przyszłą pójdziecie do kościoła. Chodzi o to, czy wy uwierzycie, że ta Eucharystia da wam życie. Bo jeśli my karmimy się już tutaj ciałem Chrystusa, który się daje nam za darmo, to On nam się da w tej uczcie niebieskiej na wieczność. Jeśli ja oddam Mu swój czas, zmarnuję dla Niego czas niedzielny, tygodniowy, na modlitwę, na spotkanie z Nim, zmarnuję wręcz godzinę na adorację, to nie będzie zmarnowana godzina. To On odda wieczności, bo godzina z Jezusem warta jest wieczność. Czasami na kościołach jest napis: przyjdź na adorację, godzina cię nie zbawi. A zbawi! Zbawi cię! Po prostu cię zbawi. 15 minut lektury Pisma Świętego ciebie zbawi. Zbawi cię wiara w Jezusa Chrystusa, która będzie rozbudzana przez ciebie w czasie adoracji, w czasie lektury Pisma Świętego, w czasie Eucharystii. To zbawia. To Jezus zbawia. Już jesteśmy zbawieni. Tylko żebyśmy weszli do tej łodzi. Ona nie jest atrakcyjna, ja wiem. Ona nie wygląda pięknie, ale może właśnie tak ma wyglądać, jak krzyż Jezusa Chrystusa. Nie atrakcyjnie. Kto by z nas chciał się powiesić na tym krzyżu? Ale ten krzyż nam daje zbawienie. I tak samo Kościół, nie budynek, bo budynek może być piękny, ale chodzi o Kościół, o ludzi, o wspólnotę, o to serce Jezusa. Ono na tym świecie nie jest atrakcyjne. Są piękniejsze miejsca. Ten świat oferuje wam takie oferty mam, daje, że głowa mała. Ja wiem o tym. Tylko tam jest śmierć, a tu jest życie. I chodzi o to, abyśmy wiedzieli, o co walczymy. Po co chodzimy na Eucharystię? Po co, kiedy zgrzeszę, idę po życie do konfesjonału? Po co to wszystko? My możemy naprawdę stawać na głowie, ale jeśli wy sami zrozumiecie, że tu chodzi o moje zbawienie i tylko ode mnie zależy, czy odpowiem Jezusowi, czy nie, to coś pięknego się zrobi w waszym życiu. Bo tylko od was zależy wasze życie. Tylko od was. Jezus mówi, daję wam zbawienie. I ty możesz mu odpowiedzieć tak albo nie. Tylko ty. Reszta to jest pomoc, otoczenie, otoczka. Tak, my pomagamy, my chcemy wam pomóc. Ale to relacja pomiędzy tobą a Jezusem jest tutaj najważniejsza. Nie mogę was zmusić do relacji z Jezusem, do największej miłości, tej relacji miłosnej na tym świecie, którą daje nam Bóg. Nie mogę. Ale warto. Drodzy współbracia, drogie siostry, i nam ta świadomość jest bardzo, bardzo ważna. Bo my nie walczymy o tą młodzież, aby nas lubiła. My nie walczymy o ilość. Wow, w tym roku tylu uczestników. My nie walczymy, żeby nas chwalono. My nie walczymy, żeby nam przełożeni poklepali po ramieniu dobra robota. Albo żeby ojciec generał zobaczył, o z tego klasztoru przyjechało tylu młodzieży, a z tylu, z tej, piękny duszpasterz. To nie o to chodzi. My też powinniśmy sobie uświadomić, o co tak naprawdę chodzi. To jest walka o życie. My możemy dać im, wam, życie. Możemy wam przekazać to życie. Świadectwo tego życia. Możemy. I to niech nas popycha do realizacji naszego powołania. Tylko ta intencja. Walka o życie. Nic innego. Walka o życie. Droga młodzieży, to wszystko jest dla was. Paulińskie dni są dla was. Ale żebyście wiedzieli, że chodzi o walkę o śmierć i życie. Dlatego odwagi. Wypłyńcie na głębie.